Witajcie w drugim już odcinku o tajemniczych kryptydach. Pod ostatnim odcinkiem poprosiłem Was, byście napisali, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Z Waszych propozycji powstała ankieta, w której wygrała El Chupacabra. Dlatego w tym odcinku postaramy się poszukać prawdy i odpowiedzieć na pytania, jak wygląda ten stwór, jakie były pierwsze doniesienia, relacje świadków, jaka w ogóle jest historia tej legendy i czy ta kryptyda była widziana w Polsce. A na samym końcu wspólnie odpowiemy na pytanie, czym jest Chupacabra. Ja nazywam się Radosław Czajkowski i zapraszam na drugi odcinek serii o kryptydach. Chupacabra, w dosłownym tłumaczeniu wysysacz kóz. Legendarne latynoamerykańskie zwierzę, które według wielu mieszkańców Meksyku wysysało krew zwierzętom domowym, ale nigdy dotąd nie zostało jeszcze zarejestrowane na zdjęciach lub filmach. Legenda o stworzeniu El Chupacabra zaczęła krążyć w 1987 roku, gdy portorykańskie gazety donosiły o masowej śmierci zwierząt domowych i nie tylko. Ginęły ptaki, kozy, a nawet konie. Nieznane stworzenie zostało nazwane wtedy wampirem z Moka. Była to istota, która w latach 70. XX wieku odpowiedzialna była za takie same drastyczne wydarzenia. Wszystkie zwierzęta cechowało to, że były one pozbawione krwi poprzez charakterystyczne okrągłe nacięcie. Później pierwsze sygnały o Chupacabrze pojawiły się w 1989 roku, a następnie w 1995 roku. 25-letni mieszkaniec Puerto Rico zauważył rzekomo zwierzę, które stało wyprostowane i przypominało wielkiego kangura z ogromnymi, czerwonymi oczami, ale w ogóle go nie przypominające. Nie znaleziono żadnych dowodów, a sceptycy sugerowali, że wpływ na świadków mógł mieć hollywoodzki horror science fiction Spaces, w którym występują potwory o podobnym wyglądzie, ale inne obserwacje odnotowano w obu Amerykach. W ten sposób powstały opowieści o stworze, który okalecza swoje ofiary. W 1997 roku w Brazylii wielu mieszkańców tego kraju potwierdzało, że widziało zwierzę podobne do psa, które siedziało na drzewie. Legenda Chupacabry bardzo szybko rozprzestrzeniała się po całym świecie. Zaczęto nawet produkować koszulki i gadżety z podobizną stwora. Po roku 2000 dziwne zwierzę było widziane jeszcze w Kolumbii i Chile. Aktualnie doniesienia z Puerto Rico dotarły na resztę kontynentu amerykańskiego przez Stany Zjednoczone, Meksyk, do Hondurasu, Nikaragui, Panamy, aż do Peru, Boliwii, Argentyny i Chile oraz Europy. Raporty o Chupacabrze pierwotnie pochodzą z kontynentu amerykańskiego, ale później stworzenie było rzekomo widziane w Karpatach, w Portugalii, a nawet na opuszczonym obszarze elektrowni jądrowej w Czarnobylu, gdzie prawdopodobnie zmutowało, ponieważ miało cztery rzędy zębów. Chupacabry można pogrupować na trzy kategorie. Pierwsza z nich to zwierzę, które jest podobne do współczesnego gada, a więc charakteryzuje się ono cielistą, zielonkawo-szarą skórą o ostrych kolcach albo rurkach na grzbiecie. Mierzy nie więcej niż 1,20 m i porusza się jak skaczący kangur. Druga kategoria to zwierzę z rodziny psowatych, które charakteryzuje się brakiem sierści z wyjątkiem grzywy na grzbiecie. Ma duże oczodoły, kły oraz pazury. Ostatnia kategoria opisuje Chupacabrę jako kangura ze skrzydłami. W przeciwieństwie do wielu innych znanych stworzeń drapieżnych, Chupacabra ma wysysać całą krew z ofiary, a niekiedy nawet
wszystkie narządy poprzez dziury, które zrobi swoimi kłami. Z innych źródeł można się dowiedzieć, że Chupacabra przegryza krtań ofiary, a następnie wsuwa w nią swój rurkowaty język. W miejscowości Kornelin w powiecie sochaczewskim w Polsce tajemniczy stwór wyssał krew z siedmiu kóz i przez miesiące pojawił się w opowieściach mieszkańców. Zdarzyło się to w nocy z 28 na 29 czerwca 2009 roku. 8 z 17 kóz zostało zagryzionych i pozbawionych krwi. Rano gospodarze zobaczyli koszmarny widok. Ciała martwych kóz na podwórzu. Posesja państwa Antoniaków otoczona jest wysokim płotem i zabezpieczona elektrycznym pastuchem. Sforsowanie jej to prawdziwe wyzwanie. Dlatego pojawiły się opowieści o Chupacabrze. Nocny morderca nie zostawił śladów łap czy sierści, lecz wygryzał owalne otwory w ciele kóz i pozbawiał je krwi. Jednej z kóz stwór odgryzł głowę. Sprawa jest tajemnicza i nie została wyjaśniona. Miejscowy weterynarz napisał, że kozy zostały zagryzione przez stado dzikich psów. Zwierzę poruszające się na dwóch łapach i pokryte łuską widziano w powiecie sochaczewskim także w 2010 roku w okolicach Młodzieszyna. Znaleziono dziwne ślady łap, niespotykane do tej pory i budzące zaciekawienie. Sfotografowano je i przypisano Chupacabrze. W 2016 roku obywatel Ukrainy w miejscowości Rukszyn, zachodnia Ukraina, uśmiercił nieznane zwierzę. Mówiło się, że to słynna Chupacabra. Zwierzę miesiącami wysysało krew z kurczaków i królików. Po miesiącach terroru Iwan zabił nieznanego stwora i uwolnił miejscowość od terroru. Zwierzę przypominało lisa afrykańskiego, ale miało bardzo długie nogi, zęby i kark, co wskazywało na inny gatunek zwierzęcia. Naukowcy nie byli w stanie określić, co to jest. Zwierzę sfotografowano i przekazano do badań. Niestety, do tej samej miejscowości zawitało drugie zwierzę, które zaczęło wysysać krew z kóz, królików i kurczaków. Co więcej, już ponad 100 lat temu uważano, że na Ukrainie przebywa Chupacabra. Mieszkańcy Ukrainy wskazywali miejsca w okolicy Kurhanów i twierdzili, że to portale, którymi przemieszczają się te straszne stworzenia. Na fali tych insynuacji wypłynął artykuł, który ukazał się 6 lutego 1913 roku w jednej z ukraińskich gazet. Wzmianki o przerażającym stworze na Ukrainie dotyczyły okolic Żytomierza. Zwierzę podobne do kangura atakowało w nocy zwierzęta domowe i leśne. Rzecz miała miejsce na początku XX wieku, w czasach, gdy mieszkali tam jeszcze Polacy. Bestia niesłychana grasowała w te dni w miejscowości Łykachowa i wyrządziła wiele szkód. W niektórych osiedlach, dziesiątkując trzodę chlewną i owce oraz zmieniając je na pyskach. Niektórzy uważają, że to kangur, ale jak pojawił się w naszym regionie, nie wiadomo. Dziwne zwierzę nigdy nie zostało złapane. Wioska Łykachowa po wojnie zmieniła nazwę na Osiczki. Co ciekawe, Chupacabra była widziana obecnie właśnie w tym rejonie. Jak twierdzą świadkowie, jesienią 2012 roku widziano kangurowate zwierzę mniej więcej 20 km od Osiczek. Bestia atakowała króliki i jak twierdzą poszkodowani, stworzenie miało około metra wysokości, wyprostowaną postawę i miało żółtawą, gładką skórę. W 2017 roku kryptyda znów była widziana w Polsce w okolicach Włocławka. We wsi Kruszynek pod Włocławkiem tajemnicze zwierzę wyssało krew ze zwierząt hodowlanych. Zostało zabite. Przypominało wyglądem dużego psa lub lisa. Miało wystające kły i długi ogon. Charakterystyczne dla zwierzaka były bardzo długie łapy. Niektórzy twierdzą, że jest to coraz częściej pojawiający się w Polsce szakal złocisty. Co ciekawe, zwierzę nie zabiera łupów, lecz tylko pije ich krew. Zostawia króliki, kozy czy owce na posesjach. Czym może być Chupacabra?
Pojawiła się rzekomo w wielu miejscach na świecie. Była widziana nie tylko w Ameryce Południowej, ale także w Polsce czy na Ukrainie. Nie można jednak potwierdzić tego, czy ona faktycznie istnieje. Trudno określić, czym jest chupacabra. Czy jest to wielki pies, kot, a może nieodkryty jeszcze do tej pory gatunek? Badacze z pewnością będą mieli jeszcze wiele takich historii do sprawdzenia. I być może kiedyś uda się wyjaśnić, czy chupacabra w ogóle istnieje. Teorie próbujące wyjaśnić przypadki okaleczeń zwierząt domowych i obserwacji dziwnych istot można podzielić na kilka grup. Część z nich mówi o całkowicie naturalnych zjawiskach lub znanych nauce zwierzętach odpowiedzialnych za tego typu wydarzenia. Inne obstawiają przy paranormalnych wyjaśnieniach. Powiązane są z obserwacjami UFO, wiarą w duchy i demony lub czerpią z doświadczeń kryptozoologii. Opowieści o chupacabrze postrzegane są przez większość naukowców jako element kultury latynoamerykańskiej. Być może są one kontynuacją legend o człowieku moskicie, który miał wysysać krew ze zwierząt i ludzi. Współczesny mit o mrocznym stworze atakującym i zabijającym zwierzęta domowe powtarzany jest tak często, że z biegiem czasu fikcyjna istota staje się niezwykle popularnym motywem. Zgodnie z tym zjawiskiem, wszystkie relacje z rzekomych spotkań z tym stworem są zmyślone, a ich rozprzestrzenianie może mieć celowy charakter. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że chupacabra wykorzystywana jest często w charakterze marketingowym. Na korzyść tego wyjaśnienia przemawia także fakt, że opowieści o chupacabrze, na przykład w USA, pochodzą niemal wyłącznie od osób należących do wspólnoty latynoamerykańskich. Kolejne fale doniesień o rzekomych spotkaniach z różnymi stworami tłumaczone są często jako ataki zbiorowej histerii, mogącej powodować m.in. chwilowe załamanie prawidłowego postrzegania rzeczywistości, omamy wzrokowe lub przypadki paraidolii. Inne możliwe wytłumaczenia rzekomych obserwacji chupacabry odnoszą się do ludzkiej psychiki. Posługuje się pojęciem paraidolii. Zasadza się ona na naturalnym dążeniu człowieka do odnajdywania znajomych sygnałów w bodźcach całkowicie losowych. Na tej podstawie można zakładać, że osoby, które wierzą w istnienie dziwacznej, groźnej istoty, w taki sposób interpretowały widok znanego nauce zwierzęcia. Na naszej planecie nie brakuje tajemniczych stworzeń. W przypadku niektórych ewolucja sprawiła, że dla ludzkiego oka niekiedy wyglądają dziwnie, a nawet upiornie. Osoby próbujące wyjaśnić przypadki wielokrotnych okaleczeń zwierząt domowych i rzekomych obserwacji dziwacznych istot przywołują cały szereg znanych nauce zwierząt. Dla przykładu, gwiazdonos amerykański. Przez budowę pyszczka przypomina niebezpiecznego intruza z odległej galaktyki, a łasica długoogoniasta to zwinny drapieżnik, który zjada niewielkie ssaki i znany jest, że swojej zarłoczności. Nie jest jednak gatunkiem rodzimym na Puerto Rico. Teoretycznie istnienie takiego zwierzęcia jest możliwe. Żywienie się krwią innych gatunków nie jest w świecie przyrody niczym szczególnym. Komary, kleszcze, nietoperze, pijawki to tylko niektóre z gatunków, którym pożywieniem jest krew. W przyszłości istniało wiele gatunków uważanych za spektrum kryptozoologiczne, ale ich istnienie zostało później potwierdzone. Na przykład pokrewna żyrafy okapi, zapomniana przez ewolucję istota z trzeciorzędu, została odkryta dopiero w 1901 roku. Do tego czasu była uważana za zwierzę mityczne. Doniesienia o indonezyjskich smokach wyśmiewało wielu. Natomiast później okazały się smokami, czyli waranami z Komodo. Często przywoływanym wyjaśnieniom są także watahy zdziczałych psów. Obwiniane są one przez władze za zagryzienie niepilnowanych zwierząt domowych. Zauważono, że ślady nakłuć na ciałach rzekomych ofiar chupacabry odpowiadają kłom ssaków drapieżnych. Teoria przedstawiona przez Juana Rivero
z University of Puerto Rico w Mayagüez mówi o zbiegłych małpach rezusach, sprowadzonych często w celach naukowych do różnych ośrodków badawczych. Problemem pozostaje jednak fakt, że rezusy odżywiają się zazwyczaj owadami, owocami czy też nasionami. Humberto Cota Gil o część ataków w meksykańskim Sinalao podejrzewa natomiast nietoperza Vampirum spectrum. Jest to największy znany drapieżny nietoperz, którego skrzydła mogą mieć nawet 80 cm rozpiętości. Odżywia się owadami, gadami, płazami, małymi ptakami i niewielkimi ssakami, nawet innymi nietoperzami. Rolnicy z Ameryki Południowej zwalczają je, ponieważ gatunek ten często atakuje pasące się bydło. Wampir zwyczajny dzięki receptorom umiejscowionym wokół nozdrzy wybiera najlepsze miejsce do ukąszenia na ciele ofiary. Następnie nacina swymi bardzo ostrymi zębami i zlizuje spływającą krew. Ponieważ krew ma niską wartość energetyczną, zwierzę musi pić ją znaczną ilość. Jednocześnie przybiera na wadze, dlatego potem trudno mu unieść się w powietrze. Problemem pozostaje jednak to, że zasięg jego występowania nie obejmuje północnego Meksyku. Kolejnym kandydatem jest południowoamerykański ptak. Ptak nocny, odżywiający się owadami, występujący od Wenezueli do Argentyny. Część badaczy jest zdania, iż jest on odpowiedzialny za niektóre obserwacje chupacabry. Zwracają oni również uwagę na fakt, że hiszpańska nazwa tego gatunku to chotacabras. W 2010 roku biolog Barry O'Connor z Uniwersytetu Michigan przeprowadził badania dotyczące występowania chupacabry w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie zwierzęta, z którymi miał styczność, okazywały się kojotami chorymi na świerzb. Świerzb jest bardzo uciążliwą chorobą, powoduje go roztocze, świerzbowiec drżący i może występować zarówno u ludzi, jak i innych ssaków, takich jak psy, koty, kopytne, wołowate, dziki, wombaty, koale oraz niektóre małpy. Jednym z objawów tej choroby skóry jest wypadanie włosów. W zaawansowanym stadium choroby dochodzi do całkowitego wyłysienia. Chore oraz osłabione drapieżniki nie miałyby siły polować na dziką zwierzynę. Dlatego ich łupem stawałyby się zwierzęta hodowlane. Łatwiej choremu zwierzęciu zaatakować zwierzę gdzieś w zagrodzie niż ścigać jelenia lub zająca, dodaje O'Connor. U wszystkich zwierząt, które podejrzewano, że są przedstawicielem gatunku chupacabry i które udało się przebadać naukowcom, zdiagnozowano świerzb lub inne choroby skóry. Najczęściej okazywało się, iż były zarażone świerzbem kojoty lub psy. Spora część wyjaśnień wiąże relacje ze spotkań z rzekomą chupacabrą i okaleczaniem kóz, kur, gęsi itd. z częstymi obserwacjami niezidentyfikowanych obiektów latających, które miały występować w niedługim czasie przed lub po spotkaniach z chupacabrą. Najczęściej pojawiające się teorie mówią o tym, że stworzenie to jest kosmitą, zwierzęciem domowym obcych lub też istotą, celowo albo przez przypadek, przetransportowaną przez nich na Ziemię z innej planety. Teorie te zdają się potwierdzać pewne szczególne cechy stworzeń opisywanych przez rzekomych świadków. Według ich opowieści chupacabra bardzo często jest w stanie dokonywać rzeczy nieosiągalnych dla większości ziemskich zwierząt, latać z dużą prędkością, zmieniać kolory lub skakać na ogromne odległości. W 2000 roku w chilijskich mediach pojawiły się informacje o tym, że władzom udało się odnaleźć 3 jaja chupacabry, a także schwytać jednego osobnika. To wszystko miało zostać później przekazane NASA. W wielu programach radiowych w tym czasie przedstawiano także teorię, że to właśnie amerykańska agencja kosmiczna jest odpowiedzialna za stworzenie istoty. NASA zaprzeczyła tym informacjom.
Kryptozoolodzy są zdania, iż chupacabra jest nieznanym nauce gatunkiem zwierzęcia. Część z nich twierdzi, iż może ona mieć wiele wspólnego z tak zwanymi brytyjskimi wielkimi kotami, które pojawiają się w Wielkiej Brytanii od wielu lat. Inni są zdania, iż jej naturę można wyjaśnić uznając, iż chupacabra jest efektem eksperymentów genetycznych, na przykład zmodyfikowanym nietoperzem wampirem, któremu udało się uciec z laboratorium. Inne wyjaśnienia mówią m.in. o oszustwie, efektach czarnej magii lub wyjaśniają śmierć setek zwierząt domowych rytualnymi mordami w wykonaniu np. członków sekt satanistycznych i z kręgu kultu Santeria. Możliwe, że chupacabra jest tylko mitem. Nie oznacza to jednak, że poznaliśmy już wszystkie gatunki zwierząt czy roślin żyjących na Ziemi. Każdego roku naukowcy odkrywają nowe gatunki i można jedynie przypuszczać, ile z nich wyginie, zanim zdążymy dowiedzieć się czegokolwiek na ich temat. A czym waszym zdaniem jest chupacabra? Czy to nieznany nauce gatunek, wielki kot, wielki pies, a może zwierzę powstałe w wyniku eksperymentów genetycznych, które uciekło z laboratorium? Czy też może legenda chupacabry przypisywana jest do różnorodnych, niekoniecznie powiązanych ze sobą zjawisk? Piszcie w komentarzach i oczywiście czekam na wasze propozycje co do kolejnych odcinków, również w komentarzach. A jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu chupacabra.